On żałował, kiedyś żałował, y, y, że zdemontował ołtarz Mariacki i go wywiózł. To był facet, któremu ewidentnie gdzieś tam zawsze było wolno więcej. Estreicherowie to rodzina szczególnie zasłużona dla Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był trochę despota, ale jak się umiało z nim żyć, to się żyło dobrze. Jak się miało z nim wspólny język. Uważał, że życie polega na kontrastach, co w pełni oddaje historię jego życia. Karol Estreicher Młodszy, historyk sztuki, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, rewindykator polskich dzieł sztuki po II wojnie światowej, ale przede wszystkim twórca muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, któremu poświęcił niemal 30 lat życia. W tym roku mija 40. rocznica śmierci profesora Estreichera. Dlaczego jego legenda trwa nadal? Kim był profesor Huligan, któremu nikomu się nie kłaniał? Zapraszam na specjalny odcinek podcastu Historie Arturiańskie. Historie Arturiańskie. Podcast Sigillum Authenticum. Opowiadam i rozmawiam o takiej historii, która interesuje mnie najbardziej. Zapraszam. Dzień dobry, dzień dobry proszę Pani. No śliczna pogoda, jest dobrze, że Pani dzisiaj przyszła, bo zwiedzanie Kolegium Majus w dniu dzisiejszym będzie szczególną przyjemnością. Idąc codziennie do Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego przechodzą przez ulicę Świętej Anny. Tuż za Kolegium Nowodworskiego mija maleńki dziedziniec przynależny już do Kolegium Majus zwany Zaułkiem Estreichera. Większość Krakowian zna jednak inną nazwę tego miejsca, bowiem przez wiele lat, jeśli nie od wieków, dziedziniec ten nazywano Hutą. Nazwa wywodzi się z języka niemieckiego die Hütte, co w wolnym tłumaczeniu oznacza szopę. Tutaj bowiem jeszcze w XVI wieku znajdował się warsztat Złotnika, którego nieustanne hałasy i stukania przeszkadzały profesorom i studentom z kolegium Maius. Uniwersytet postanowił więc wykupić teren i szopę rzemieślnika. Dziś na dziedzińcu znajdują się popiersia sław krakowskiej nauki stworzone przez profesora Karola Badynę. W części centralnej od wejścia na honorowym miejscu znajduje się po piersie Karola Estreichera-Młodszego, historyka sztuki, osobowości nietuzinkowej w dziejach Krakowa i Uniwersytetu, twórcy mojego miejsca pracy, czyli Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pewnego dnia spostrzegłem coś, co przez rutynę i pośpiech mi umykało. Oto mijam zaułek zamknięty żelazną bramą, a vis a vis oddali przy budynku, stoi popiersie strajkera. Odniosłem wrażenie, jakby ten strajker znajdował się za kratami, jak więzień lub skazaniec. A przecież za popiersiem, u szczytu dachu Kolegium Majus, możemy dostrzec zupełnie inny widok. Znajduje się tam obraz przedstawiający świętego Karola Boromeusza, u stóp którego modli się fundator. Ubrany w profesorską togę. Jest im nie kto inny jak Karol Estreicher. Przez szereg lat wiele osób ten wiszący portret na gmachu Kolegium Majus uważało za przejaw megalomanii Estreichera. Swoisty żart, kaprys niedowartościowanego profesora z wybujanym ego. Zatrzymajmy się w tym miejscu. Całe kolegium Maius jest pełne zaszyfrowanych symboli pozostawionych przez profesora Streichera. Posłuchajmy anegdoty opowiedzianej przez profesora Wiktora Zina, a zarejestrowanej przez Radio Kraków wiele lat temu, w której opowiedział o podróży rewindykacyjnej Karola do Madrytu w celu poszukiwania informacji o zrabowanych skarbach polskiej kultury. To też proszę sobie wyobrazić, że w Madrycie, w jednym z klasztorów madryckich, profesora Estreichera zamknięto i mówił, mój kochany, cóż ja się tam wycierpiałem, bo i jeść nie dawali, i prania nie było, i ciasno było, i gorąco było, i oddychać czym nie było. Wobec tego zrobiłem się bardzo porządny. Ja mój pan zawsze był porządny. No tak, ale ja wtedy zrobiłem się jeszcze porządniejsze. Mianowicie poprosiłem o spowiedź świętą. Ale chciałem, żeby ja sam opad, sam przeor spowiadał. Mówi, w życiu nie miałem takiej spowiedzi, była to spowiedź generalna. Wszystko mu o sobie powiedziałem, prosząc na końcu, by mnie pozwolił służyć do mszy. No i zgodził się. I mój drogi, od tego się zaczęło. Zacząłem jeść z kuchni klasztornej, miałem możność spaceru po wirydarzu, byłem coraz lepiej traktowany, opadł ze mną, Wspólną konwersację odbywał, aż któregoś dnia zapytał się, synu mój, a ile w tym prawdy, że biskup dunajski w Krakowie był bliskim krewnym twojej matki? Na co odpowiedziałem, „Ależ tak”. przywilebny był bardzo bliskim krewnym. No widzisz, jak ja wszystko wiem, to bardzo dobrze. A ufasz ty w panu? Ufam, ojcze przyłoży. No to ufaj dalej. Mówi, jakże miałem nie ufać, skoro wiedziałem, że za tydzień mają mnie deportować stąd do Niemiec. Na liście dwie doby przed ową deportacją wzywa go przeor do siebie przed swoje oczy i mówi: Siadaj, czy ty w sny wierzysz? Mówi: Wierzę, ojcze, a to się dobrze składa, bo i ja wierzę. Wyobraź sobie, że śnił mi się dzisiaj twój patron, święty Karol, nad samym ranem. I teraz uważaj, co mi powiedział. Powiedział mi tak, że dzisiaj o 12.30 w nocy. Drzwi twojej celi, syno, zostaną otwarte. Idź więc prosto korytarzem do drugiej furtki, która znajduje się naprzeciw twoich drzwi, a jest jeszcze mniejsza. Tamto stoi wielki cyprys. Obyjdź ten cyprys i ufając w Pano, wejdź do trzecich drzwi, które będą otwarte. Tam będzie stała limuzyna pewnego obcego mocarstwa, który jeszcze nie jest splątany z wojną. Tu podał numer, siądź, a resztę Bóg ci poprowadzi. No Estreicher mówi, pocałowałem go w rękę, on mówi, zaraz, zaraz, bo podczas snu święty Karol dał ci jeszcze tę kopertę. Dwa zupełnie inne przedstawienia. Na górze u szczytu kolegium Majus, dachu kolegium Majus, wizja samego Estreichera rozmodlony i skromny uczony, zaś na dole żywioła postać na pustym i zamkniętym dziedzińcu. Załóg Estreichera jest zamknięty z powodu przeciągającego się remontu. Ze względów bezpieczeństwa nie udostępniamy go zwiedzającym. Gdy tylko będzie to możliwe, zaułek wróci do dawnego życia. Wyjaśnia mi mój szef, czyli dyrektor Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Krzysztof Stopka. Wszyscy w muzeum przyzwyczajeni jesteśmy do remontów. Kolegium Majus. To najstarszy, bo średniowieczny gmach Uniwersytetu Jagiellońskiego, który powstał w ciągu XV i XVI wieku, w wyniku łączenia istniejących już domów prywatnych. Tu przez wieki wykładali profesorowie i uczyli się studenci. Do II wojny światowej znajdowała się tutaj Biblioteka Jagiellońska. Niemcy w czasie okupacji, Urządzili w gmachu Instytut Niemieckich Prac na Wschodzie, którego celem było zbieranie materiałów dowodzących niemieckiego charakteru ziem polskich. Po wyzwoleniu w 1945 roku Kolegium Maju znajdowało się w opłakanym stanie technicznym. Obraz upadku dopełniła wystawa gołębi, drobiu, królików i psów, zorganizowana w lutym 1946 roku za zgodą rektora. Tadeusza lers Po II wojnie światowej sprawę odnowy Kolegium Majus zaangażował się Karol streicher motsch Kim zatem był Karol Streicher? A ty się wymyśliłeś, że się jeszcze raz za nim wstawisz, bo chcesz być szlachetny do końca. Zaraz, w jakiej sytuacji on mnie A Fatalnie. Dlaczego? Bo on jest jakiś, a ty jesteś niekonsekwentny. Chcesz być i odważny, i ostrożny. I uczciwy, i roztropny, ale nie stać się na to odrobinę szaleństwa. Boję się, że w ogóle nigdy nie będziecie stać. Z czego to wnioskujesz? Z tego, że boisz się prawdy jak diabeł święconej wody. Stać się tylko na pół prawdy. Przecież ty nie chcesz wiedzieć, jacy ludzie są naprawdę. Ja już mniej więcej wiem. Oczywiście może ci się to podobać, albo nie, ale ja przynajmniej na coś tam się zdecydowałem. Rzeczywiście, Ty się na coś zdecydowałeś. Ach, dumny jesteś, że zadzwonił. <laughs> Kochany, są rzeczy na ziemi i na niebie, o których się nie śniło filozofą. Tu na ziemi. Pewnego dnia w archiwum, kiedy kolejny raz czytałem akta i dokumenty związane z Karolem Estreicherem, przypomniał mi się film Krzysztofa Zanussi'ego Barwy Ochronne. Filmy z lat 70 myślę, że każdy z nas widział go choć raz w życiu, film obrazujący stosunki na uniwersytecie, idealizm młodego asystenta Jarosława Kruszewskiego i cynicznego docenta Jakuba Szelestowskiego. Pomyślałem wówczas, że historia przebudowy kolegium Marius, problemy z tego faktu wynikające. Relacje Estreichera z otoczeniem akademickim to w istocie to, co pokazał w swoim filmie Zanusi. Z tą jednak różnicą, że życie napisało o wiele lepszy scenariusz, bo scenariusz prawdziwy. Barwy ochronne Karola Estreichera. Bo żeby stworzyć takie miejsce jak Kolegium Majus w czasach budowania w Polsce socjalizmu, w czasach głębokiego stalinizmu, Współzawodnictwa pracy, miejsca, które było całkowicie sprzeczne z nowym systemem politycznym, to trzeba być człowiekiem albo szalonym, pozbawionym instynktu samozachowawczego, albo też kameleonem, który, aby osiągnąć swój cel, zmienia swoje barwy. Estreicher był kameleonem, który potrafił zjednywać sobie ludzi kapitalnymi gestami, a chwilę potem swoją agresją. Tworzy sobie wrogów z niedawnych sprzymierzeńców. Są więc tutaj barwy czarne i białe, choć częściej widzimy barwy szare, bo to wszystko, co dzisiaj składa się na legendę profesora Estreichera, nie jest zero-jedynkowe. Faktem pozostaje, że profesor Karol Streicher należał do tych ludzi, którzy zamiast małej stabilizacji walczyli o cele wielkie. To był człowiek, który z całą swoją furią bił głową w mur i robił sobie drogę do wyznaczonego celu. Można by zapytać, cóż bardziej jest krakowskie niż ród estrajcherów? Bo Polska ma to do siebie, że wielu z tych największych Polaków to wcale nie byli Polacy, tylko ci, którzy w Polsce się zakochali. Tak było z praszczurem Karola Estrajchera, Dominikiem, który przybył do Polski z Moraw, a jego syn Aloyzy. Rektor Uniwersytetu Jagleńskiego spolonizował się i osiadł na stałe w Krakowie, dając początek historii Estrajherów w naszym mieście. Estrajherowie dali uniwersytetowi wiele, ale gdy urodził się Karol Estrajher Młodszy w 1906 roku, nic nie wskazywało na to, że nawiąże do wspaniałej tradycji swojej rodziny. Syn rektora, znakomitego historyka prawa, Stanisława Estreichera, wnuk Karola Seniora, wieloletniego dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej, mieszczącej się wówczas w Kolegium Majus, twórcy wiekopomnego dzieła bibliografii polskiej. Poprzeczkę miał zatem postawioną wysoko. Od dzieciństwa pochłaniał Kraków. To było miasto, z którym Estreicherowie identyfikowali się bez reszty Oddając mu serce i duszę. W Krakowie dostrzegali esencję polskości, miasto historii wyrażające nasze dziedzictwo narodowe. Miłością Karola był za ten Kraków, uniwersytet, Kolegium Majus. Jednak Karol młodszy zapowiadał się na czarną owcę swojego rodu. W młodości dużo wagarował, a gdy pojawiał się w szkole był nieznośny do tego stopnia, że koledzy z klasy stawiali go na piec, z którego nie mógł zejść. Najbardziej kochał grać w piłkę nożną, był zapalonym kibicem Krakowi, pierwszej drużyny piłkarskiej, która zdobyła tytuł mistrza Polski w 1921 roku. Przez swoje sportowe namiętności opuścił się w nauce do tego stopnia, że musiał powtarzać piątą klasę. Wywołało to w Krakowie niemały skandal, no że jak to syn rektora będzie powtarzał piątą klasę? Najwięcej problemu sprawiała mu matematyka, łacina i greka. Przełomem w edukacji Karola był wpływ jednego z nauczycieli, Leona Chwistka, człowieka wielu talentów i profesji, uczonego w zakresie filozofii, matematyki, ale także malarza i teoretyka sztuki zawdzięczał mu nie tylko pomoc w zrozumieniu meandrów równań matematycznych, ale przede wszystkim zaraził go miłością do sztuki. Przyszło więc o pamiętanie. Po maturze w 1925 roku Karol wstąpił na Uniwersytet Jagielloński, gdzie podjął studia z zakresu historii sztuki. W 1933 roku uzyskał tytuł doktora na podstawie rozprawy o miniaturach kodeksu Baltazara Bechema. Został bezpłatnym asystentem w Zakładzie Historii Sztuki. Podróżował po Polsce i Europie. Dzięki swojej determinacji szybko uzupełniał braki w edukacji. W pracy naukowej musiał się mierzyć jednak z ciężarem nazwiska. Jakiekolwiek osiągnięcie lub awans zawodowy postrzegany był przez środowisko jako przejaw protekcji ojca. Pojawiła się frustracja i zazdrość. Wtedy też zrozumiał, że miarą człowieka nie są posiadane tytuły i sukcesy, ale to, jakim się jest człowiekiem, dobrym lub złym. Tej zasadzie będzie hołdował do końca swojego życia. wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5 minut 40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę Polską planując pakt o nieagresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny. A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysilek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa. Wrzesień 1939 roku zastaje Karola Estreichera w rodzinnym Krakowie. Jeszcze w sierpniu, w obawie przed niemieckim atakiem... I możliwością bombardowania miasta zdołał razem z Adamem Bochnakiem zdemontować figury z XV-wiecznego ołtarza Wita Stwosza z Bazyliki Mariackiej. Części zabytku ukrył w podziemiach katedry w Sandomierzu. Wiele lat później Estreicher będzie żałował tej decyzji. On żałował, kiedyś żałował, że zdemontował ołtarz Mariacki i go wywiózł. Ponieważ sądził... Pod koniec życia, ponieważ sądził, że Niemcy chyba by go nie ruszyli, bo ja, ja, z Alte, Deutsche Staat, prawda? Jak mój ojciec wrócił z kampanii wrześniowej, a właściwie udało mu się wymknąć w, w tyszowcach z, z rąk bolszewików, był porucznikiem, szedł ulicą Floriańską i stanął, pod kościołem mariackim widział szwabów takich młodych Szwabów w mundurach od Igły i mówi, ja, ja. I, i, I słyszy, jak oni zadzierają łby do góry na wieży mariackiej mówią, ja, ja, das isturalte Deutsche Stadt. Potem szedł ulicą AB, a potem miał sen. Wie on jaki miał sen? Że idzie Chrystus, dźwiga krzyż przez ulicę AB, a ojciec mu pomaga dźwigać ten krzyż. Sen oficera po wrześniu. Któż mógł jednak przypuszczać, że Kraków nie będzie bombardowany? Łatwo jest nam dzisiaj dywagować i oceniać. Zaczynał się dramatyczny, pełen niebezpieczeństw okres w życiu Karola. 4 września 1939 roku Estreicher udaje się na wschód w poszukiwaniu wojska polskiego, w szeregi którego chciał wstąpić i walczyć o niepodległość swojej ojczyzny. Ostatecznie przedostał się na Węgry, a stamtąd do Francji. W październiku 1939 roku ukryte figury ołtarza Mariackiego zostały zrabowane przez hitlerowców i potajemnie wywiezione do Berlina, a następnie ukryte w specjalnym schronie w Norymberdze. Karol Streicher, po wydostaniu się z okupowanego kraju, dołączył do formowanych wojsk polskich we Francji. Gdy tylko spotkał się z generałem Władysławem Sikorskim. Premierem nowego rządu i dawnym przyjacielem ojca Karola nie pozwolił przeznaczyć go do wojska. Został bliskim współpracownikiem generała. We Francji przygotowywał odpowiednie schronienie z Wawelskim ewakuowanym w czasie września 1939 roku. Po wkroczeniu Niemiec do Francji osobiście podejmuje się ewakuacji zbiorów do Anglii. Wszystko dzieje się z dnia na dzień w prowizorycznych warunkach Naciągających wojsk niemieckich. Na maleńkim statku chorzów transportuje m.in. arrasy i szczerbiec, które szczęśliwie docierają do Londynu, a stamtąd do Kanady. Na terenie Anglii Karol e. Streicher stanął na czele biura rewindykacji strat kulturalnych przy Ministerstwie Prac Kongresowych. Razem z podległym mu zespołem gromadził wszelkie dane dotyczące losów polskich dzieł sztuki starannie kompletowali kartotekę osobową ludzi odpowiedzialnych za rabunek. W Stanach Zjednoczonych zabiegał nie tylko o ratunek dla polskich skarbów kultury, w myśl zasady nie ma narodów bez własnej kultury, ale przede wszystkim namawia aliantów do podjęcia rozmów związanych z przyszłą rewindykacją. Efektem tych działań było powołanie w kwietniu 1944 roku Międzysojuszniczego Komitetu zwanego Komisją Wołczera. Ponadto wynikiem prac Biura Rewindykacji była wydana publikacja Cultural Losses of Poland napisana pod redakcją Estreichera i jego najbliższych współpracowników Anny Marie Mars i Jerzego Żarneckiego przedwojennych pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pod nieobecność Estreichera Okupowanym kraju rozgrywa się piekło na ziemi. Polityka niemieckich okupantów wobec Polaków była bezwzględna. Aresztowania, masowe egzekucje, niszczenie polskiej kultury. Tak w skrócie można określić sytuację panującą pod okupacją. Na wydzielonej części dawnej Rzeczpospolitej stworzono Generalne Gubernatorstwo, prowincję podległą III Rzeszy. Jej władcą został Hans Frank który rezydował na zamku królewskim na Wawelu, siedzibie dawnych królów Polski. W okupowanym Krakowie symbolem niemieckiego terroru były dwa wydarzenia. 6 listopada 1939 roku Niemcy podstępnie aresztowali 180 uczek profesorów, docentów i asystentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej i Akademii Handlowej. Ich jedyną winą było to, że zamierzali otworzyć na swoich uczelniach rok akademicki 1939-1940. To bezprecedensowe w skali światowej wydarzenie przeszło do historii jako Sonderaktion Krakau. Wśród aresztowanych naukowców znalazł się profesor Stanisław Estreicher, ojciec Karola, zmarł w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen. 28 grudnia 1939 roku. Drugim symbolicznym wydarzeniem było usunięcie przez Niemców pomnika Adama Mickiewicza z ręku głównego 17 sierpnia 1940 roku. Karol stracił podczas wojny nie tylko swojego ojca, ale też ukochaną matkę, Helenę, której tyle zawdzięczał. To ona jako pierwsza pokazała mu stary Kraków, jego tradycje i zwyczaje. Zmarła na wiosnę. 1940 roku. Bohaterską postawę w tych trudnych latach zachowała Teresa Lasocka, narzeczona Karola Streichera. Została żołnierką armii krajowej o pseudonimie Tell. Z narażeniem życia pomagała więźniom obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Nadszedł upragniony rok 1945. W Wymperce, nieopodal gmachu, w którym odbywa się sąd nad Dzinowajcami wojny, specjalny wysłannik rządu polskiego profesor dr Streicher dokonał sensacyjnego odkrycia. W piwnicach jednego z napół domów ukryli Niemcy ołtarz Witacz Sposa z Kościoła Mariackiego w Krakowie. Dzięki życzliwości amerykańskich władz okupacyjnych formalności rewindykacyjne zostały szybko załatwione i ołtarz specjalnym pociągiem przeniesiono do Krakowa. Tym samym pociągiem przybyła delegacja amerykańska serdecznie witana przez przedstawicieli rządu polskiego, miasta i Uniwersytetu Jagiellońskiego. W galerii Muzeum Narodowego w Tupienicach odbywa się uroczystość przejęcia artydziela od władz Stanów Zjednoczonych i przekazania go proboszczowi kościoła Mariackiego. Na razie ustawiono jeden fragment ołtarza. Prace nad naprawą i ustawieniem ołtarza w kościele mariackim potrwają co najmniej pół roku. Dla Karola Streichera był to czas wyboru. Powrót do kraju i wpisanie się w nową rzeczywistość, czy pozostanie na emigracji w Londynie? Na domiar złego wykłóca się z aliantami o natychmiastową akcję rewindykacyjną na terenach już wyzwolonych od nazistów. Ciągle słyszy, niech Estreicher czeka. Naraża się politycznej emigracji, gdy postanawia powrócić do Polski i podjąć rozmowy z nowym komunistycznym rządem. Dla Estreichera jedno było ważne. Nieważne jaka będzie ta powojenna Polska, zrabowane dzieła sztuki muszą tutaj wrócić. Został oficjalnym delegatem rządu warszawskiego do spraw rewindykacji. Od Emeryka Hutenczapskiego dowiaduje się, że w Norymberdze Niemcy ukryli części ołtarza Mariackiego. W mundurze polskiego oficera udaje się do amerykańskiej strefy okupacyjnej odzyskuje Damę z Gronostaja Leonarda da Vinci, pejzaż z Miłosiernym Samartaninem Rebranta, a także o czym mało się pamięta, wyposażenie naukową aparyturę i skradzione książki należące do Uniwersytetu Jagiellońskiego. Strycher zidentyfikował i zinwentaryzował skarby polskiej kultury, które pierwszym transportem trafiły do Polski. 30 kwietnia 1946 roku na dworcu głównym w Krakowie przy eskorcie amerykańskich żołnierzy przybywa pociąg z Norymbergi z bezcennym ładunkiem. Z następnych podróży rewindykacyjnych Estreicher przywozi kolejne zarabowane zabytki. Odnalazł skarby z katedry gniezieńskiej, gobeliny z katedry wawelskiej, obrazy kanaletta Zamku Królewskiego w Warszawie, zbiory Muzeum Poczty oraz księgozbiory i wiele... Wiele cennych dzieł sztuki. Gdy wrócił w 1946 roku do Krakowa, dodajmy chyba jako jedyny, który wrócił starczą, tarczą, a nie na tarczy, przystąpił do odbudowy polskiej kultury. A pomnikiem wielkości tejże kultury, ale przede wszystkim wielkości nauki polskiej, miał stać się gmach Kolegium Majus i tworzone w nim Muzeum Uniwersyteckie. Brzmi to na pewno dla was patetycznie. Polska kultura. Wielkość polskiej nauki. Pamiętajcie jednak, że mówimy o czasach powojennych. Nasze pokolenie nie doznało tragizmu wojny i miejmy nadzieję, że nigdy tego nie doświadczymy. Dla nich polskość to był podstawowy byt. Sam Estreicher powtarzał, że nie przetrwają narody bez własnej kultury. Wiemy, że decyzja o stworzeniu Muzeum Uniwersyteckiego w gmachu Kolegium Majus zapadła podczas posiedzenia Senatu w 1947 roku. Jednak, jak sądzę, intencją senatorów było. Nie zajęcie na Muzeum całego gmachu, najstarszego kolegium uniwersyteckiego, ale zapewne chodziło o wydzielenie kilku sal, w których pokazano by no, ściśle przedmioty związane z dziejami, historią naszego uniwersytetu. To, że ten Pewnie skromny plan został zupełnie zmieniony. No to właśnie dzieło Karola Streichera juniora. Karol Streicher obok profesora Adama Bochnaka był wyznaczony na osobę odpowiedzialną za renowację Kolegium Majus. Jednak Adam Bochnak bardzo szybko zszedł na drugi plan, ponieważ to Karol Streicher przejął inicjatywę. Zapewne już wcześniej miał koncepcję przekształcenia całego gmachu dawnego kolegium na Muzeum Uniwersyteckie. Koncepcji tej towarzyszyła także wizja. Stworzenia czy, czy wizja przywrócenia temu gmachowi kształtu, jaki miał przed przebudową neogotycką w XIX wieku, a więc chodziło zapewne o całkowite pozbycie się neogotyku. No i wreszcie wyprowadzenie z, z tego gmachu, zarówno osób prywatnych, jak i instytucji, które się tutaj zadomowiły po II wojnie światowej. No i oczywiście muzeum, które objęłoby cały gmach kolegium. I oczywiście widzimy etapy poszczególne realizowania tego projektu. No pierwszy, pierwszy etap to jest dążenie do usunięcia wszystkich lokatorów, a więc jednostek uniwersyteckich, ale także jednostek spoza uniwersytetu, bo przecież wiemy, że przez jakiś czas tutaj także część archiwum państwowego się umieściła. Mieściły się także sale wykładowe dla różnych kierunków, w tym także i dla historii sztuki. Mieściły się jakieś dziekanaty. No, krótko mówiąc, Karowi Estreicherowi udało się wyprowadzić wszystkie te osoby i instytucje. Przygotować koncepcję odbudowy. One wiązały się też ze studiami architektonicznymi, bo wiemy, że na pewno Karol Streicher poszukiwał wszelkich dawnych przedstawień całego gmachu. No i kolejnym etapem to był ten słynny remont, prawda, który był prowadzony w latach 50. Podczas którego zrzucono neogotyk. I realizowano odbudowę w stylu takim, jak proponował Karol Streicher. Dla niektórych partii budynku były oczywiście jakieś punkty odniesienia w postaci akwareli czy dawnych wyobrażeń. Dla niektórych czy, czy fotografii, dla niektórych nie. Wtedy możemy w tym wypadku możemy mówić o samodzielnym podejmowaniu decyzji przez Karola Streichera, jak ma. Dana część gmachu wyglądać. No i właściwie tak u schyłku lat 50. możemy mówić o końcu, prawda, tej przebudowy w 1964 roku, kiedy Uniwersytet świętował rocznicę swojego założenia. Właściwie część muzeum była już gotowa do udostępnienia. Mamy fotografie, które poświadczają, że odbywały się już posiedzenia senatu w dzisiejszej librarii. No, oficjalnie muzeum otwarto w 1964 roku. Początkowo jeszcze nie w takim zakresie jak obecnie, no, no, ale już powiedzmy ta, te sale od ulicy Jagiellońskiej były dostępne dla zwiedzających. Opowiada profesor Krzysztof Stopka, dyrektor Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wbrew przeciwnościom losu, Estrajker wykazuje się w czasach stalinizmu zaradnością. Przekonał ówczesnego premiera Józefa Cyrankiewicza do wsparcia projektu przebudowy Kolegium Majus. Znali się dobrze z czasów studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim. Razem działali w Akademickim Kole Pacyfistów. Cyrankiewiczowi można zarzucić wiele, ale nie to, że był ideowym komunistą. Dobrze wykształcony, intelektualista, wiedział, że przebudową Kolegium Majus można pozyskać część inteligencji niechętnej Polsce Ludowej. W rozmowach z premierem e. Streicher miał też inny osobisty argument, którego nie zawahał się użyć. Dzięki pomocy Teresy Lasockiej, żony Karola w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau uchował się Cerankiewicz. Jak głosi legenda, Streicher miał się na ten fakt powołać, a premier, w dowód wdzięczności, zgodził się na wpisanie przebudowy Kolegium Majus do planu sześcioletniego Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Kwintesencją człowieka jest jego charakter, a profesor Streicher miał charakter wybuchowy, czasem nieobliczalny. Kolegium Majus było jego ukochanym dzieckiem. Przebudowa trwała blisko 14 lat. W latach 1950. 1964. Gmach został ukończony na wielki jubileusz uczelni w 1964 roku. Estreicher tworzył to miejsce między 44 a 58 rokiem życia, co jak wiemy jest najbardziej bujnym okresem w życiu człowieka, bo się nie jest ani młodym, ani starym, a już jakiś bagaż doświadczeń się posiada. Dlatego też Estreicher mierząc się z przebudową i ideą stworzenia muzeum, Myślał też pragmatycznie. Kolegium Majus miało być dla niego kopem w górę. Ambicjami swoimi sięgał w fotelu rektora, ale myślał też o tece ministra kultury i sztuki. Nieznanym faktem pozostaje, że na wiosnę 1957 roku o mały włos Estreicher nie został dyrektorem Muzeum Narodowego. Dowodem jest krakowska prasa, Dziennik Polski i Echo Krakowa, które podały 28 marca 1957 roku, że Muzeum Narodowe w Krakowie ma nowego dyrektora w postaci Karola Estreichera. Estreicher nie przyjął dyrektury, gdy zrozumiał, że ma to być sposób na odsunięcie go od placu budowy Kolegium Majus przez uczelnianych kolegów. Budowa się przeciągała. Pojawiały się plotki o wyprowadzeniu pieniędzy, o wyprowadzeniu materiałów budowlanych, aż wreszcie pojawiły się zarzuty merytoryczne. Że przebudowa odbywa się bez dostatecznej dokumentacji historycznej i ikonograficznej. Te zarzuty pojawiają się zresztą do dzisiaj. A podnosili je nie tylko profesorowie z Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale też m.in. profesor Stanisław Lorenz, dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie, czy profesor Jan Zachwatowicz. Generalny konserwator zabytków, co dla Krakusa Estreichera nie było tylko i wyłącznie starciem merytorycznym, ale też starciem na linii Kraków-Warszawa. O potyczkach Estreichera z Lorencem można byłoby zrobić osobny odcinek. Ja tylko wspomnę, że gdy Adam Bochnak wraz ze stolarzami Zamku Wawelskiego pojechali wymontowywać schody gdańskie z Pałacu Potockich w Krzeszowicach. Miały one pierwotnie trafić do Warszawy. Estreicher, widząc zakusy Lorenza, zaczął działać faktami dokonanymi i nakazał je natychmiast zamontować w stubie Komunis, czyli w izbie wspólnej w kolegium Majus. Gdy Lorenz zadzwonił do Estreichera z awanturą w tej sprawie, Estreicher odpowiedział, żeby pocałował się w dupę. I to jest kolejna barwa Karola Estreichera. Sam mawiał o sobie, że jest profesorem chuliganem. Jest to człowiek, który się czuje w pełni odpowiedzialny za to, co się dzieje w kulturalnym Krakowie, po wojnie. To znaczy, cokolwiek się w Krakowie dzieje. Nie wiem, czy, czy, czy w zakresie właśnie sztuki, czy w zakresie architektury również, a także nauki, to jest człowiek, który bierze za to jakąś, znaczy, który chce mieć, chce my, mieć jakiś wpływ na to, który to odnotowuje i stara się. Tych obszarach czynić Kraków lepszym a umówmy się, że w gruncie rzeczy, biorąc pod uwagę powszechne wyobrażenia Krakowa, to są sektory najważniejsze. Czyli Kraków jest przede wszystkim miastem kultury. No i nad tą kulturą Streicher starał się roztaczać swój parasol doświadczeń, parasol wynikający z doświadczeń i uwarunkowa uwarunkowań rodzinnych. Tak? To po pierwsze, po drugie, na ile? Udało mi się poznać Karola Streichera na podstawie tego, co sam po sobie zostawił. To jest to też człowiek w okresie powojennym przepełniony goryczą. Jest to gorycz czasem bardzo głęboka, wynikająca z tego, jak, potraktował, jak jakby Kraków potraktował jego osiągnięcia na niwie rewindykacji, czyli człowiek, który w jakimś sensie czuje się z tego punktu widzenia niedoceniony. Niedoceniony również jako historyk sztuki, bo podczas gdy większość jego starszych i młodszych kolegów tę historię sztuki uprawiała zupełnie inaczej, to znaczy poprzez studia bardzo szczegółowe, bardzo drobiazgowe, badania Karola Streicher'a charakteryzowała bardzo szeroka perspektywa zdolność do syntezy, zdolność do widzenia całości jakiegoś opisywanego zjawiska. I to było widoczne także w formie, jak i właśnie w podejmowanej tematyce. To znaczy sposób, w jaki pisał biografię Leona Chwistka na przykład, czy no sam fakt, że był autorem najbardziej poczytnej, najbardziej znanej syntezy historii, czyli czy tego słynnego zarysu, który chyba do dzisiaj ma, Około, przynajmniej, może tak należałoby powiedzieć, przynajmniej 10 wydań, i to każde wydanie ma, miało po kilkadziesiąt, kilkanaście tysięcy egzemplarzy nakładu. Więc, więc można zaryzykować, że jest to książka, która jest w prawie każdym polskim domu, czy inteligenckim domu. Opowiada dr Tomasz Siewierski z Polskiej Akademii Nauk, którego poznałem na drodze tropienia życiorysu S. Streichera. Ale wróćmy do schodów gdańskich. Bo też bardzo takim częstym zarzutem podnoszonym jest to, że nie dość, że Estreicher stworzył w kolegium majus fikcję, to wsparą obiektami i przedmiotami, które zabierał po wojnie z różnych miejsc, z różnych dworków i tym podobne. Jeśli ktoś nie zna kontekstu, co działo się w różnych zabytkowych dworkach po II wojnie światowej, pozwolę sobie w tym miejscu odczytać skargę na działania wojsk polskich, wojsk polskich w kompleksie zamkowym w Pieskowej Skale z 7 września 1946 roku. Niniejszym donoszę, że całość majątku Pieskowa Skała zajęta jest pod obozy letnie dla chłopców zorganizowane przez Wojewódzki Urząd Wychowania Fizycznego przy dowództwie Okręgu Wojskowego nr 5 w Krakowie. Kierownikiem obozu jest obywatel kapitan Konkolewski, który z wojewódzkim urzędem ziemskim w Krakowie ustalał warunki zorganizowania obozu w wymienionym wyżej majątku. Zachowanie się obywatela kapitana Konkolewskiego jako kierownika obozu pozostawia niestety wiele do życzenia. I tak. Do opalania kuchni zrywa się gąty zabytkowego muru otaczającego dziedzińce. Wjeżdżający na dziedziniec samochód rozbił częściowo zabytkowy mur Parkan. Majątek Pieskowa Skała posiada kilka wili letniskowych. Pewnego dnia obywatel Kapitan Konkolewski z kilkoma towarzyszami, w stanie nietrzeźwym, powybijał szyby z jednej z wili. W dniu 2 września 1946 roku obywatel Kapitan Konkolewski wtargnął do kaplicy zamkowej, odsłonił ołtarz. Ubrał się w szaty liturgiczne, przeprowadzał bierzmowania i chrzty personelu kuchennego, połączone z niemoralnymi wybrykami. W końcu ornaty i inne szaty liturgiczne zostały wyrzucone na dziedziniec. W tym samym dniu obywatel kapitan Konkolewski, rzucając cegłami, powybijał okna w mieszkaniu Buchaltera majątkowego, dawne akta majątku Pieskowa skała, powyrzucał z zamku przez okna poza mury. Strzejker ratował więc to, co było niszczone przez takich obywateli kapitanów konkolewskich. Ale w karierze Elstreichera są też barwy ciemniejsze czy wręcz czarne i wobec których milczeć też nie można. Jednym z głównych krytyków przebudowy kolegium Majus był Jerzy Dobrzycki, Dyrektor Muzeum Historii i Miasta Krakowa, który jak pisał Estreicher o przebudowie Kolegium Maius z XIX wieku, Dobrzycki miał wygłaszać peany i kłaniać się w pas, gdy wymieniał osobę Karola Kremera, autora ówczesnej przebudowy. Dodajmy w tym miejscu, że przebudowę kremerowską w duchu neogotyckim Estreicher traktował jako element germanizacji przez austriackiego zaborcę, dlatego też całkowicie ją odrzucił. Ale wracając do Dobrzyckiego, zasiadał on w komitecie odnowienia kolegium Majus. Widząc jednak krytycy z Dobrzyckiego, Streicher najpierw próbował go odsunąć od prac komitetu, następnie próbował zmarginalizować w Towarzystwie Miłościków Historii i Zabytków Krakowa, które ze względów na problemy lokalowe swoje spotkania odbywały w kolegium Majus. Aż w końcu starał się odrzucić habilitację Dobrzyckiego, Wystawiając jej negatywną opinię, która sprowadzała się do tego, że Dobrzycki nie ma dorobku naukowego. Co chyba najgorsze, co naukowiec może usłyszeć od drugiego naukowca. Ale żeby sprawiedliwości stało się zadość, kilka lat później sam Estreicher przekonał się na własnej skórze, co znaczy taki zarzut. W 1966 roku Wydział Filozoficzno-Historyczny negatywnie zaopiniował wniosek Estreichera na profesora zwyczajnego, gdzie w uzasadnieniu podano, że nie ma dorobku naukowego. Kochał kobiety i kobiety kochały jego. Prawdziwą miłością Karola była tylko Teresa Lasocka, córka generała Józefa Lasockiego i Marii Romaszkan. Poznali się na studiach, jednak ich relacja potrzebowała czasu. Dopiero tragizm II wojny światowej i kilkuletnia rozłąka pozwoliła dojrzeć ich miłości. Pochłonięty odzyskiwaniem zrabowanych dzieł sztuki, znalazł jednak czas, aby 14 czerwca 1946 roku w Kolegiacie Świętej Anny w Krakowie wstąpić w związek małżeński z Teresą. Gdy wraca na stałe do Krakowa, postawił drewnianą willę na woli justowskiej przeniesionej z okolic ojcowa. Teresa Lasocka. Bohaterka z czasów okupacyjnego Krakowa zmagała się do końca życia z ogromną traumą wojenną. Wycofana, zdominowana przez Karola, oddała się całkowicie sprawom domowym. Zmarła z papierosem w dłoni, nie mieli dzieci, co dla obojga było tematem tabu. Esztrycherówka na woli justowskiej to znów osobny temat na odcinek. Dom mieszkalny połączony z muzeum, z życiem rodziny Esztrycherów. Dom pełen pamiątek narodowych. Posłuchajmy, jak zapamiętał to miejsce profesor Mieczysław Rokosz. Było puste, nie było zalesione, nie, nie było zalesione i tam były właściwie tylko dwa domy. Dom Willa e, e, Streicherów i dom, w którym mieszkali. W którym mieszkali Kozłowscy, między m.in. mój przyjaciel taternik Maciek Kozłowski i państwo Kułakowscy. Pani Kułakowska była zresztą córką, lwowianką, córką Sękowicza, lwowskiego tego bibliofila i tego, tego introligatora, mickiewiczologa, który napisał bibliografię Mickiewicza, dzieł Mickiewicza i tak dalej. Jak, jak kiedyś prezes Witek zaprosił mnie do, 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 do domu profesora Stachera, to, to po prostu nie mogłem tam trafić, bo tak się tam ta cała przestrzeń bardzo od tych lat 60. zmieniła. I on stamtąd codziennie, wcześnie rano przyjeżdżał do Kolegium do Majus. Do Majus i, i, I tam go ciągle było widać, tam go było bardzo pełno. Ale wróćmy do Kolegium Majus. Mówiłem już o krytyce jego projektu przebudowy, ale nie wspomniałem o jego niekonwencjonalnych metodach działania. Wykreował słynną dewizę uniwersytecką plus ratio quam vis, czyli po łacinie więcej znaczy rozum niż siła, którą umieścił na kamiennym portalu prowadzącym z Auli Lagiejońskiej do sali Kopernika. Z kolei na portalu w sali zielonej umieścił napis Necedat Academia, czyli po łacinie Niech Akademia nie ustępuje. Dywizyte te oddawały siłę autonomii, niezawisłość i rolę Uniwersytetu Jagiellońskiego w dziejach Polski. Estreicher nic sobie nie robił stworzonych takich quasi falsyfikatów, podobnie jak z lokatorami Collegium Maius. Wyrzucił wszystkie instytucje, oprócz Instytutu Historii Sztuki, z którym dzielił gmach i prowadził swoistą wojnę podjazdową. Jedno pozostaje pewne. Rozmach, z jakim działo Estreicher, budził zazdrość i zawiść. W mniemaniu środowiska akademickiego, profesor pozbawiał władzę uczelni należnego mu szacunku. Aranżacja pomieszczeń muzealnych była częścią większego planu. Dla Estreichera muzeum to nie tylko sale, gabloty, eksponaty, ale także zapach, dotyk i podróż w przeszłość. W której zaciera się estrajcherowska fantazja z rzeczywistością. Kolegium Majus było jedynym muzeum, w którym paliłem papierosa. I to za zezwoleniem, ba, nawet zachętą gospodarza, profesora Karola Estreichera, który uważał, że muzea powinny pachnieć życiem. Napisał Andrzej Kozioł w swojej książce Alfabet Krakowski. Historię potwierdza profesor Mieczysław Rokosz. Byłem, wiem na przykład, nie byłem świadkiem tego, ale słyszałem od świadka, jak już, jak już wykończył wnętrze sali obiedzińskiego, librarii, to kazał kupić kilka czy kilkanaście butelek burgunda i, roz, i kazał je rozlać po posadzkach, po to, żeby ten, jak twierdził ten, to wnętrze nabrało aromatu. Stworzone przez Karola Estreichera muzeum nie było tylko miejscem pracy. Proza życia w socjalistycznej rzeczywistości jednoczył wszystkich w codziennych problemach. Ile radości dawała człowiekowi rolka papieru toaletowego, bo w sklepach nic nie było? Śmieję się po latach Celina Nowak, córka Eugeniusza Sternanda. Przyjaźnie, jakie się wówczas zawiązały, pozostały na całe życie bez względu na dalszą ścieżkę zawodową. Do najbliższych współpracowników profesora Estreichera należeli Eugeniusz Sternadel, Władysław Musiał, Zofia Sołtysowa, Irena Gradzińska, Janina Dobrzeniecka i Maria Zakrzewska. To była jedna wielka rodzina, wspomina dzisiaj Wiesław Sternadel, syn Eugeniusza, który w Kolegium Majus spędził swoją młodość, podobnie jak dzieci innych pracowników. Jak był profesor zaproszony do Belgii, do królowy belgijskiej na obiad. Tam był cztery dni. I przyjechał z tego, z Belgii, tej królowej. Przyjechał i w, jakoś tak w stolarni, był w stolarni, nie? A ponieważ lubili się, wszyscy się tam lubili napić, nie? No, no to profesor siedział w stolarni przy stole, w tym stolarskim, trociny były, nie? Ja byłem młody, a akurat się napatoczyłem tam. Siedział Tata Streicher, ten szóstek, dwóch takich artystów, artyści, którzy wykonywali ten globusz, tą podłogę zieloną na sali zielonej. No to ja, tam, ja byłem I profesor tak siedzi przy tym stole w stolarskim, i tak pewnie włączył, Sobie sobie ta królowa pomyślała, o mnie teraz tu zobaczy. No taki był, tak Taki był. Taki był, tak, ja Poszę, pamiętam, tam do, jak taki był Kowal, Sarga się nazywał, Kowal, chłopisko takie. No prosty człowiek, Kowal, tam na, na dziedzińcu, ten dzieciniec jak wyglądał wtedy, Boże, się, Panie Boże, nie? Tam była kuźnia, no i robił tutaj te wszystkie To Artysta był, nie? A on potem miał takie wykłady, jeżeli to można powiedzieć, na... No bo była taka dziedzina, jest chyba gdzieś na uczelni jakieś, kowalstwo artystyczne, nie? No i on tam uczył tych, tych studentów tego, tego kowalstwa, nie? No ja to starość, starość przygodzią mówili, no do niego mówili, Sarga, Sarga, co, wisi ci warga? Niech do niego, no Sarga zawsze tam coś miał poszedł, się po kieliszku, nie? w tej bucie brudnej taki, taki był Tak, człowiek. tak. Taki był otwarty, potrafił nagle zbesztać, a potem anioł Sternadel i Musiał to dzisiaj postacie legendarne w uniwersytecie. Obaj panowie pełnili w muzeum funkcje woźnych, choć dzisiaj ta funkcja nabyła dosyć pejoratywnego znaczenia. Byli prawą i lewą ręką profesora Estreichera, wtajemniczeni we wszystkie jego sekrety muzealne. Lojalni i traktujący swoją pracę jak służbę. Pełnili też honorową funkcję bedli podczas uroczystości akademickich. Eugeniusz Sternadel. Zamieszkał wraz z żoną Zofią na stałe w Kolegium Maius, stając się jego ostatnimi stałymi mieszkańcami. W Muzeum Estreichera był czas na obowiązki, ale też na chwilę odprężenia. Zdarzało się, że po zamknięciu skarbca, najbardziej zaufane grono profesora spotykało się w mieszkaniu mojego taty na kielisze głódki. Wspomina Wiesław Sternadel i Celina Nowak. Tak. Spotykali się u mojego rodzica. W mieszkaniu. Tak. Jak ja tam wpadłam, na przykład, bo byłam Faka, w środku. No, to był fajny tacy. Wpadłam do taty, do mieszkania, więc jak ja widziałam, że jest ten zespół, oni mieli swoje tematy, nie dla mnie. To ja tylko wpadałam na chwilę: dzień dobry, dzień dobry. Był. I tata robił, słynął tata z bardzo dobrych. O dziwo na pewno Pana to rozbawi. Skwarków, oni uwielbiali tak, skwarki, tak, tak. nie w do dzisiaj. Domu, też. Nie. Uf, nie. Tak. nie. No i po pracy sobie przychodzili jedli to na piciach. Tata się ze sobie. swoim. No, tata ze swoim tym. Y, tata ze swoim tym spokojem tak. robił te skwareczki. Y, no, tata był strasznie spokojny. Tak. Uosobienie spokoju. Uosobienie tak spokoju. Ja mam taty charakter. Tak. Tak. Wszystko umarło. A ja nie. A ja właśnie. Dlaczego brat przyniósł te wszystkie zdjęcia? Ja muszę dopiero sięgnąć do moich. Pomału, spokojnie. No właśnie. Jest bardzo ładnie to uporządkowane. I te spotkania odbywały się u taty co jakiś czas. I to widać było, że była taka jak się weszło. Oni pogodne twarze mieli. No i te swoje tematy. Ale to były ich tematy. Streicher miał też swój stolik w kultowej kawiarni u Noworola w sukiennicach. Zawsze z rana zapraszał tam na rozmowy tych, których lubił i cenił. Między innymi profesora Wiktora Zina czy profesora Zdzisława Papisiaka. Profesor Zin zawsze szedł rano z nabożeństwa u Dominikanów. Jak przechodził przez ulicę świętej Anny, to puko do okienka mojego taty, dając znać, że już podąża do Noworola. Wspomina Celina Nowak. Posłuchajmy, jak profesor Zin poznał Karola Estreichera. Był piękny maj, były otwarte okna, na jednym oknie siedział i machał nogami jakiś dziwny pan, czarne włosy, zaczesany na jeżyka, coś nucił, coś śpiewał. Przymilał się pięknej zresztą pani, tej bibliotekarce. I w pewnej chwili, gdy ja do niej wszedłem i zapytałem o album, Pana Luriego, jak dziś pamiętam, dotyczące Starego Miasta w Lublinie. On popatrzył na mnie i powiedział, hej ty, nie zechciałbyś swojej babki pocałować w dupę? Na to ja... Patrząc na, jak mi się wówczas wydało, stosunkowo młodego, bardzo jakiegoś takiego jurnego człowieka, powiedziałem z chęcią, proszę pana, ale stawiam warunek, że pan najpierw pocałujesz swoją. Na co Strajster, bo to był właśnie Karol, z wielką zadumą i tęsknotą powiedział, kiedy już nie żyje. A w ogóle to ty mi się podobasz, bo wiesz, to była odpowiedź godna. Tego, co ja powiedziałem. I tu rodzi się przyjaźń, która potwierdzona została nie dziesiątkami, a setkami spotkań rannych w kawiarni Noworola, gdzie piliśmy wspólnie kawę i gdzie Estreicher mówi, a jutro to sobie porozmawiamy o mistrzach szkoły weneckiej. Krajobraz Kolegium Majus dopełniały koty. Od rana na dziedzińcu przechadzały się między pracownikami i zwiedzającymi muzeum. Strajker pozwalał kotom buszować po gmachu, bo sam kochał zwierzęta. Zresztą, zdaniem profesora, miały one do spełnienia ważną funkcję. Wyłapywały myszy w kolegium Majus. Koty się zawsze tutaj. Koty to ja pamiętam. Koty, boże, koty. Wyobraź sobie dziedziniec ze zwierzętami, z kotami. Które od rana gdzieś w tym pierwszym słońcu, jeszcze niskim, szukają sobie tego ciepła, gdzie przechadzają się pod balustradami, wśród odwiedzających, wśród pracowników, gdzie koty się rodzą, gdzie są przyjmowane, gdzie jest opieka, gdzie jest troska nad zwierzętami. I, i pan Gieniu właśnie, którego tak, tak wspominaliśmy, miał pod opieką kilka kotów. Zawsze się mówiło, koty pana Gienia, trzeba je nakarmić, trzeba się zatrosić, trzeba zapytać pana Gienia, czy wszystko w porządku z kotami. To byli jak no, gdyby nie musieli podpisywać listy, to są pracownikami, byli. Wspomina Jacek Kumański, pracownik Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Streicher bywał jednak słodko gorzki. Nikt nie chciał doświadczyć gniewu profesora. Co prawda złość mu zaraz przechodziła, ale bywał w niej gwałtowny. Był trochę despota, ale jak się umiało z nim żyć, to się żyło dobrze. Jak się miało z nim wspólny język, nie dać się mu było odeżyć się i wtedy była zgoda. Ja się od żaru, drzwiami, złem marnarkę. Poszedłem na bunia, niebo mnie południa, to przyszedłem gdzieś, gdzieś był. Zobaczyć, jak Kraków wygląda. No a więc idzie przez na się. Wspominał Eugeniusz Sternadel w audycji Radia Kraków w 1994 roku. Najsłynniejszą jednak anegdotę opowiadaną wśród studentów w historii sztuki. Pewnego razu. Podczas przebudowy Kolegium Majus Karol Estreicher nagle wyskoczył do swojego biura w gumiakach i rozwichrzonej koszuli, wygłosił do robotników wykład, co myśli o nich, o ich matkach i przodkach do trzeciego pokolenia włącznie, twierdząc, że mają sporo wspólnego z paniami negocjowalnej cnoty. Wykład był krótki, bo trwał tylko pół godziny, ale ani razu się nie powtórzył. Robotnicy stali w osłupieniu. Bo takiego słownictwa nigdy wcześniej nie słyszeli. A wszystko dlatego, że zbyt głośno hałasowali i obudzili Estreichera z rzemki. To są oczywiście dykteryjki, ale odtwarzają doskonale klimat tamtych dni, pokazują ludzkie oblicze profesora. Od czasów śmierci profesora Estreichera dużo lat minęło, dużo wody w wiśle upłynęło, dużo stało się rzeczy ważnych. Polska wkroczyła w nowy ustrój polityczny. Pojawiła się cyfrowa rzeczywistość i media społecznościowe. Zmienili się też ludzie. Brzmi to nieco patetycznie, jak każda prosta prawda. Historia jest monumentalna i szeroka, ale składa się z drobnych epizodów, których szkoda, żeby zginęły. Można więc przewrotnie zapytać, dlaczego kolegium Majus, które stworzył Karol Streicher, jest tak pełne historii? Parafrazując samego Karola, bo nie od razu. Muzeum zbudowano. Na tym dzisiaj kończymy. Serdecznie żegnam naszych drogich słuchaczy. Do widzenia. Podcast Historie Arturiańskie możesz wesprzeć na platformie patronite.pl ukośnik Sygil. Możesz mi również postawić wirtualną kawę w serwisie BuyCoffee. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.